Witajcie wszyscy. Dzisiaj piąteczek, piątunio. Ustawiłem się 8 rano. Wcześnie. W piątek z Jerzym na szosę. Ach, lubi je rano jeździć. Tam stoi moja Rosa. No i dzisiaj będziemy szosowo jakieś 2 godzinki w koło miasta. Ciężko się ustawić na szosę. Na szosę tutaj w Holandii, bo wszyscy pracują, wszyscy mają inne rzeczy na głowie niż jeździć sobie rowerem. Ale ja mam ostatni dzień wakacji, dlatego czemu nie? Piątkowa ustawka szosowa. Do zobaczenia na trasie. Zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze zapomniałem. Dzisiaj będzie jeden z pierwszych testów z jetpacka, z wirówki. Ja oczywiście jestem raczej kurduplem. Mała rama, eska. I niestety żwirówka ta, która przychodzi pod ramę, nie pasuje. Dlatego odstąpię ją Jerzemu, który jest ode mnie prawie pół metra wyższy. No nie, żartuję, pół metra może nie, ale jego rower jest raczej XL niż ta moja eska. Dlatego tam będzie sprawowało się zarąbiście. Zobaczymy, jak to przemocujemy. Jestem pod plusem. Tam dzisiaj zawsze spotkamy. No dzisiaj jest tu hałaśnie, tłoczno. No przeważnie tu nikogo nie ma za sklepem. No ale teraz jest. No to nara. No hello, jak na ustawkach, nie? Jedzie się, kupa skrętów i się nie nagrywa, bo nie chce się wywalić. No i z Jerzym dawno nie widziałem się. Nowy rower po remoncie, także gadu, gadu. Pokazałbym wam go, ale se zrobił pit stopa. Także zobaczymy, jak będzie prostsza droga. To trochę się... No i traska zrobiona. Miałem coś kręcić pomiędzy. No ale żeśmy troszkę jechali szybko. Jerzy się spieszył do pracy, także no nie nakręciłem nic. Trasa się udała. Średnia taka spoko, 26. No spoko, powiedzmy. Tyle przeważnie mi wychodzi. 53 km. Jeszcze nie jestem w domu, no trochę jeszcze dobiję. Ale było fajnie. Szukam nowych pomysłów na szosówki. No też nie mogliśmy za mocno grzać tak raz przy raz, no bo ja mam szosę bądź nie bądź w Endurance, a Jerzy jedzie na przełaju, także dwa różne rowery. Prędkość można dostosować tą samą, ale to nie jest to samo, nie? To nie jest to samo, on miał gorzej niż ja, nie? Ale duży chłop, długie nogi, no to grzał. A co do torby, nie pasowała. Jego rower okazał się rozmiar XXL. Także jak zamontowaliśmy tą żwirówkę, no to był bardzo duży odstęp do tylnej rury. Także trzeba poszukać mniejszy rower. No to kończę ten krótki film. Wiecie, co macie robić. Jak wam się coś takiego podoba, taka forma, chcielibyście mnie więcej oglądać, może w jakiś sposób wesprzeć. Nie mówię tutaj o finansowym jakimś wsparciu, tylko to, żebym miał więcej lajków, więcej polubień, więcej komentarzy i wiedział, że robię coś, co ktoś ogląda. No. No to do zobaczenia na kolejnych wypadach. Ja na pewno jeździć nie przestanę. Dopóki zdrowy jestem, tak będę śmigał i zwiedzał
i robił filmy. Czasami lepsze, czasami gorsze, czasami będę wiedział więcej o tym, gdzie jadę. Czasami będę jechał w niespodziankę. Do zobaczenia.